Witajcie, tu znowu Ryfek. witam was w kolejnym odcinku z gry Papers, Please, my sobie do gry wracamy, ale zanim sobie wrócimy do gry, mówiłem wczoraj, że pokażę jedną pracę naszą z grupy, a nie, będzie muzyki, ale trudno, um, już wam pokazuję, mamy pracę Łukasza Kościwicza, ale to jest malutkie, ojej, muszę to poszerzyć, żebyście lepiej widzieli, taka niestarannie narysowana, ale tak miało być zamierzenie, po prostu taka kopia pracy naszego syna z gry bardzo mi się spodobała jeszcze in, inne prace były z okazji tych 10 tysięcy subów także chciałem ją po prostu pokazać bo mi się bardzo spodobała i tak naprawdę to już tyle my sobie do gry wracamy um, który dzisiaj mamy dzień już nie pamiętam sam o co chodzi tutaj a dwa savey że jeden raz nam nie wyszło i możemy powtórzyć ciekawie bardzo fajnie e, czyli w ogóle inne ścieżki się wtedy robią Ej, fajnie, dobra, fajny pomysł, dobrze. E, dzień 27 już dzisiaj. O kurde, ale już żeśmy grali. Dobrze, zaczynamy dzień 27, zobaczymy, jak to pójdzie. Skoordynowane ataki na granicę. Nieznani napastnicy przechytrzyli strażników. Zwołano obrady międzynarodowe. No, ciekawe. 19 grudnia, dzisiaj mamy, zaczynamy grę. Wam przypominam, jak lubicie serię Papers, please. To możecie zostawić łapkę w górę, bo więc tak wspieracie. Idzie do nas ten gościu, który nie pamiętam za bardzo, jak się nazywa nigdy. W ogóle to mogę otworzyć. Właśnie mi powiedzieliście. E, dziękuję za wszystko. Eliza jest tu bardzo szczęśliwa. Mówi, że nasz pierworodny dostanie imię po tobie. Ojej, jak dla mnie możesz być, ale powiedziałem, że najpierw chcę córkę. Chciałem pokazać jej medalion. Czy wciąż go masz? Miłość na zawsze dla Sergeja od twojej Elizy. Jasne, mam. Ach, brakowało mi go. Może to niewiele, ale z sposób wyrazić moją wdzięczność. Eliza dostarczy to do Twojego domu. Mam nadzieję, że się przyda. Jutro zostanę przeniesiona na inne. Zostanę na inny posterunek. Trzymaj się i uważaj na siebie, przyjacielu. Fajny jesteś, Sergiu. Mówiliście mi, że on zginie. Yyy, mam nadzieję, że nie. Taki spoiler mi, żeście zrobili. Ja nie chcę, żeby on zginął. E. Inspektorze: W celu podniesienia wydajności obsługi, zgoda na wjazd oraz karta informacyjna zostały zastąpione przez pojedynczą zgodę na wstęp. Ciekawe O mój Boże Co to muszą teraz przedstawić ważną zgodę na wstęp? Wczorajszy skoordynowany atak sprawił, że zwołano spotkanie kryzysowe Przybędzie dziś ważny kolechiański negocjator, by przedstawić problemy na granicy W dalszym ciągu konfiskujcie arystockie paszporty należące do mieszkańców Autanu Czyli dużo się nie zmienia Teraz trochę mniej dokumentów będę miał Nie będę miał zgody na wjazd, ani karty informacyjnej Będzie zgoda na wstęp jedna Okej, okay, zaraz zobaczymy jak to się w zasadach zmieniło na samym dole to jest, dobrze. Dowód osobisty, paszport, zgoda na wstęp. E, oraz dzisiaj przyjdzie do nas ważny kolechiański negocjator, by przedstawić problemy na granicy. On będzie z kolechi. Dobrze, kolechia to jest taka, taka fioletowa chyba. No dobra, nic wielkiego raczej, jak dla mnie to pasuje. E, ojej, tylko mam inne ustawienia, wiecie co, muszę tylko zmienić ustawienia delikatnie, żeby odcinek na dziś wszedł. O super, trochę zmniejszyłem jakość, po prostu była zbyt dobra. Jak na tą grę bo nie, nie musi być taka dobra. E, mniej teraz mi będzie odcinek zajmował miejsca, i szybciej się wrzuci na YouTube'a. O to po prostu chodziło. No i dobra, zobaczymy, jak to poleci. Dokumenty od pani, proszę. Mamy kartę szczepień, cel waszej podróży. Przyjeżdżam z wizytą, długość pobytu. Zostałem tu 12 tygodni. O mój Boże, warsztaty ciągle zmieniają się za tym. Moja siostra przeszła przez granicę w zeszłym tego, z takimi innymi dokumentami. Teraz podobno potrzebuję zgody na wstęp. Koszty wzrosły dwukrotnie. E, pani była szczepiona na polio 1981 roku, czyli to jest jeszcze ważne. Właśnie powiedzieliście w imieniu, żebym sprawdzał ważność. E, twarz się zgadza, nie jest pani ścigana raczej. E, Republia, imię się zgadza, tutaj też się imię zgadza. Noś przy sobie, ważna do, to jest ważne, to jest ważne, to jest również ważne. 85 kg, 170 cm wzrostu odwiedziny 3 miesiące, tak to miało być. Eee, przyjeżdżam z wizytą 12 tygodni, dobrze zgadza się numer paszportu. Dane zgodne, republika, dobrze, wszystko jest OK. Ona się odezwała, także jak dla mnie ona powinna być OK od startu, ale wolę jeszcze wiecie, nie szaleć, nie wpuszczać na ślepo. O, przychodzi goście z zakonu, my z nim nie współpracujemy. Rozmowy dyplomatyczne mają zastosować Olesie Grestin, Rząd może ulec kolegi, negocjacje trzeba udaremnić. Wpuśćcie kolechiańskiego dyplomata, lecz zabierzcie mu paszport. Agent Ezik przejmie jego tożsamość w życiu. Spadajcie, nie współpracuję z Ezikiem. Nie wiem czemu. Niektórzy mówią mi, że oni są dobrzy, niektórzy są źli. Ja ich nie lubię jakoś, są dla mnie zbyt tacy tajemniczy. Cel waszej podróży? Przejeżdżam tranzytem. Pani nie jest ścigana czasem? Nie jest. Tranzyt kilka dni. Dwa dni, tranzyt, zgadza się. 185 cm wzrostu, to jest ok. 58 kg, też okej. Okay. Długie włosy pani ma. To są długie włosy, no według tej gry chyba tak. Pani była szczepiona polio 82, także jeszcze 3 lata, jasne, że to jest ważne. Sprawdzimy sobie tylko numery. Mm, mm, mm. Tu jest numer. Tu jest też numer, muszę ogarnąć jak ta zgoda wygląda. Teraz sobie imiona sprawdźmy. Imiona zgodne, imiona zgodne, to jest ważne, to jest, o oh fakt, to jest nieważne, powinienem szybciej to zauważyć. Wykryto niezgodność, także pani nie wpuszczamy i... Jeszcze muszę powód podstępować. pamiętam, że ostatnio nie podstępowałem powodu i przez to dostałem upomnienie, no. Kto teraz przyjdzie? Jakiś niski pan. Eee, o, jest pan od nas, pewnie z Autanu, pan jest ścigany raczej. A, oczywiście, że pan jest z Autanu. No nie jest pan ścigany, pan był szczepiony na polio, trzy lata ważne. Dobrze, sprawdźmy sobie tylko numery. Numer się zgadza, sprawdźmy imiona, imię się zgadza, imię się zgadza, Paradizna to jest ważne. 78 kg 168 cm wzrostu, jak dla mnie jest wszystko ok. Konfiskujemy pan paszport tylko, to jest wydane i zapraszamy do naszego wspaniałego kraju. Nie lubię tego, że oni gadają potem. Zawsze to samo gadają, że muszę zadzwonić pod podany numer i tak dalej. Trochę to czasu zajmuje, przez co mniej osób mogę ogarnąć. Sprawdzę, nie jest długo, ale mimo wszystko. Zawsze to może wpłynąć. Um, pani nie ma szczepienia na um, polio. Karty szczepień pani nie ma. Nie wierzę w szczepienia. Pani, a ja nie wierzę w to, że jest pani zdrowa. Także. Uff, dzięki Bogu pani nie jest z autanu. E, jakby pani była z autanu, jeszcze powinien pani zabrać paszport. Ale dzięki Bogu się okazało, że pani nie była z autanu. Ten gość jest dosyć często się u nas pojawia, jak dla mnie. E, jestem wysłannikiem dyplomatycznym. Pan jest tym gościem z kolechi chyba. E, pani jest szczepiony na polio, wszystko jest ok. E, jak dla mnie, tu u niego będzie wszystko dobre, bo miał przyjść e, dyplomata z kolechi. Dane zgodne, dane zgodne. Pan do arstoczki wjechać może, także jak dla mnie, wszystko jest ok. E, ja pana wpuszczam. I paszportu panu nie zabrałem. Nie współpracuję z Ezikiem. No nie, nie lubię ich jakoś. Sla mnie są zbyt tajemniczy. To nie jest e, nic dobrego jest z Autanu, oczywiście, pani musi być z Altanu, muszę komuś w końcu zabrać paszport. E, zgodne dane, imię się zgadza, drugie imię się zgadza. 186 cm wzrostu, powinno być ok, 53 kg. Wschodnie Gresley, nie jest coś takiego, dobrze, wszystko się zgadza. E, pani zabieramy paszport oczywiście e, i stemplujemy pani kwit na wejście. No i znowu gadają, znowu to samo. Nie wolno wam tego robić. No już myślałem, że będzie się kłóciła już. O jakby się kłóciła, to już bym tak wkurzony. Uuu, pł płci nie sprawdziłem, ciekawe. Zostałem przysłany na odbiór paszportu dyplomaty. Nie mam go Spadaj. Kurde, płci nie sprawdziłem, serio. Ale jest słabo. Ojej, ale ty masz dokumentów. Standardowe trzy. Eee, jestem tu przejazdem kilka tygodni. tranzyt dwa tygodnie zgadza się. 85 kg, 177 cm wzrostu. Krótkie, kręcone włosy to są takie bardziej proste, a? ale dobra, niech będzie. Pan Karl, nie jesteś raczej e, przestępcą, ale w razie czego sprawdzę? Brak powiązań. Jesteś szczepiony na polio, 3 lata ważne. E, no i sprawdzamy, sprawdzamy sobie imiona po kolei. Numery. O, numery są niezgodne. Ciekawe, nie wiem co powiedzieć. A reszcie kleci. Bardzo fajnie, ale zawsze lubię jak szybko jest aresz. To Aresz też niby zajmuje troszkę tam czasu. Zajmuje tak naprawdę tyle samo czasu, jak osoba, która ma zabrany paszport z Autanu. Natomiast za e, zatrzymania ja dostaję po prostu dodatkową kasę. Także jest ludzik. Przyjeżdżam do pracy, ale nie ma pan zgody na wstęp, proszę pana. Do pracy na dwa miesiące. Ten dokument mi zginął. No, trudno, proszę pana. Bez tego dokumentu pana niestety nie wpuszczę, ale też takich gości lubię, bo rachciach i już zapraszamy kolejną osobę. E, o dziwo 11 osób ogarnęliśmy dzisiaj. No 10, bo za jedną dostaliśmy karę. Ale dosyć szybko to idzie. ty jest, nie jesteś czasem właśnie, ty jesteś poszukiwany. Nie podoba mi się ten ton, a mi się ty gościu nie podobasz. Co się dzieje? Dobrze wiesz, co się dzieje. Dobrze, że go wyczaiłem. Wcześniej sprawdziłem e, tego gościa jakoś tak. Spojrzałem na tą twarz i mi się dobrze zapamiętała. Szybko poszło, dodatkowa kasa wleciała. E, witam panią, tylko odwiedziny. Dobrze, odwiedziny, przez miesiąc zgadza się. Pani była szczepiona na polio, e, 3 lata. Dzisiaj mamy 82 rok, także to jeszcze jest ważne, oczywiście sprawdzamy sobie imionka, imię się zgadza, numery. Numery również są zgodne. E, to jest ważne, to jest również ważne, to o czym sprawdziliśmy, jest ważne. E, długie włosy, to są dla mnie takie krótkie, no ale dobrze, niech będzie 54 161 cm wzrostu, to się też zgadza Chyba wszystko jest OK, pani z Republii e, Kobieta z Glorian, jest w Republii coś takiego jak Glorian? Republia Glorian, nie ma, u, patrzcie Mapa e, Republia Fuck Dobrze sprawdziłem nie rozumiem was? Pani idzie do aresztu. Bardzo dobrze sprawdziłem, serio. W końcu mi wyszło sprawdzenie e, miejscówki. Już tak mówię, Glorian, pamiętam, jest Glorian w innym miejscu państwie jakimś, ale nawet sprawdzę. Glorian jest w Antegri. Um, ale nie w tym, w którym ta pani przebywała. Tranzytem. Przez te e, terytorium arstoczki. Tranzyt cały rok! Proszę pana. E, tranzyt to nie jest na rok. Najmocniej przepraszam, zostałem tu tylko dwa dni. No dobrze, to już się zgadza teraz. Pan jest szczepiony na polio, 3 lata także ważne. Sprawdźmy sobie numerki, ale najpierw ważność, to jest ważne. Dobrze, to jest wszystko ważne. Często po prostu osoba, która um, ma nieważny jakiś dokument, albo coś. co się mi się pomyli właśnie w tym transkrypcie. E, ma nieważne dokument. 68 kg, 186 cm wzrostu, jesteś znacznie niższy. Może to przez buty? No. Dziwnie, zaraz zobaczymy. Żebyś miał tak niskie buty dzisiaj. Pięknie, teraz wszędzie mam ten tusz. Zaraz będziesz w pierdlu, także nie przejmuj się tuszem. Nie wiem o czym mówicie. Proszę pana, idzie pan do aresztu. dodatkowa osoba, ej serio? Dobrze dziś poszło, przez 14 osób obsłużonych, jedna kara. I chyba ze trzy osoby władowaliśmy do paki, także serio, nieźle poszło. Ja jestem zadowolony. Wygląda na to, że was syn choruje i potrzebuje leków. Młoda kobieta coś wam podrzuciła. To ciekawe. Prezes od Elizy. 100 dolców. Boże święty, ale oni są mili. Sędzia mi oddał połowę mojej kasy, nie potrzeba mi aż tyle. E, oczywiście płacimy za żarcie, ogrzewania, nie włączamy. Synuś dostaje kochane leki i idziemy spać, idziemy pracować następny dzień. Wstępny plan porozumienia. Rozmowy z kolechianami przynoszą rezultaty. Ciekawe, ciekawe, zobaczymy jak to będzie. Porozumienie arstoczki z kolechianami, tak, bo kolechiancy terroryści zazwyczaj byli. Inspektorzy, w odpowiedzi na ponawiane ataki, Ministerstwo Informacji postanowiło rozszerzyć program konfiskacji paszportów. Konfiskujcie wszystkie paszporty rdzennych arstoczkan. Ciekawe, nie ma wyjątków. Nie konfiskujcie zagranicznych paszportów, niech żyje arstoczka. No, ciekawe, konfiskujemy wszystkie. Paszporty Arstoczkan, żadnych paszportów zagranicznych. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Po całe zasady sobie wyciągamy. No i dobrze, już chyba zapraszamy pierwszego petenta. Nie ma tutaj się rozwodzić, nic ciekawego się nie stało. Nie ma tego, Sergieja. Ojej, poszedł sobie, Sergiu. Ale nie zginął, ciekawe. Um, pani Gabriela, nie jest pani poszukiwana, raczej jest pani szczepiona na polio. Wszystko jest ok, sprawdźmy sobie tylko jeszcze e, wszystkie. E, Boże święty, nie to. Imiona się zgadzają, imiona się zgadzają, numer się zgadza, Orwech wonor jesteś jest coś takiego w Arsaszce, także jak najbardziej, 54 kg, 167 cm wzrostu, również się zgadza, pani jest podobna, pani paszport oczywiście, konfiskujemy i stemplujemy zgodę na wjazd. No i będą mi tutaj gadać, no mówię, to jest wkurzające, Ech. szybko, szybko, A ja już chcę kolejne osoby. No jakiś kolejny, niski pan dosyć. Cel waszej podróży. Chcę dołączyć do żony, natomiast nie ma pan zgody na wstęp, proszę pana. Także do żony pan nie dołączy bez tej zgody. O przepraszam za to, dostałem SMS-a. Ehm, jest zgoda na wstęp, na zawsze. imigracja. 80 kg, 172 cm wzrostu. Ehm, no, sprawdźmy w razie czego, powinno być zgodne. MPL to się zgadza, pan jest szczepiony na polio, jeszcze ważne. Ehm, nie jest pan raczej żadnym przestępcą. Sprawdźmy sobie numery. Dane zgodne, dane zgodne, imiona teraz, dane zgodne, te również okulary. Pan ma, o, yy, czy to jest ważne? Jeszcze 5 dni, dobrze, to jest ważne, to jest ważne, jak tam jest. Wszystko jest ok, pan jest mężczyzną. Autor Gruz w Antegri jest coś takiego, także jak najbardziej pana wpuszczamy. Proszę bardzo, sprawujcie się dobrze. Chyba nic złego w nim nie było. No, nie dostaliśmy upomnienia, także wszystko dobrze sprawdzone. Taki pulchny pan dzisiaj do nas przyszedł teraz. Odwiedzam moich krewnych. Pan ma kartę identyfikacyjną. Nie ma pan zgody na wstęp, proszę pana. Zmieniły się dokumenty i niestety. Mam tu wszystko. Pierwsze słyszę brzmi głupio. Przepraszam pana, niestety. Nie może pan odwiedzić swoich krewnych. zgodna, wjazdu, karty identyfikacyjne są już nieważne. Zastąpiła je zgoda na wstęp. Tu upraszcza. To upraszcza moją pracę. Gdzieś mam waszą pracę, cholera. No trudno, proszę pana. Trzeba znać przepisy. Dokumenty od Pana proszę, cele Waszej podróży. Imigruje do Astorzki. No, ciekawe, imigracja na zawsze to się zgadza. Nie jesteś poszukiwany, raczej. Cholera, jest Pan szczepiony na polio. Ważne 3 lata, wszystko jest ok. Um, pieczęć się zgadza. Um, imiona sobie teraz sprawdzimy. Dane zgodne, dane zgodne, to jest ważne, to jest ważne. To już sprawdziliśmy, jest ważne. Numery. Dane zgodne, dane zgodne, kolejne. E, waga się zgadza, wzrost się też powinien zgadzać. Pan ma długie włosy? No tak, to są długie włosy. E, Antegria, mężczyzna, Korista City w Antegrii. Uuu, nie ma czegoś takiego. Antegria. Corista City. O, już to tutaj mama, mamy pana. Dobra, resciku pan leci. Szkoda, że wcześniej tego nie sprawdziliśmy, ale zawsze to jest jedna z ostatnich rzeczy, które sprawdzam. Nie wiem dlaczego, ale. Często nie ma osób z właśnie paszportami, które są wydane w złym miejscu. Rzadko kiedy się zdarza. Dokumenty od pana, proszę. Wyglądacie bardzo mizernie. Założę się, że nie macie pary w rękach. Przyjdźcie po ćwicie, mogę zrobić wam bicie i całą resztę. Miasto masy, masa siła bary. <laughs> za chudy, słaby, zmęczony, śmieszny Pan jest na polio, wszystko się zgadza. Nie jest pan poszukiwany raczej, ale pan tutaj jest taki. No dobrze, niech jest nie będzie, że jest pan podobny 90 kg, 179 cm wzrostu. E, urodziny się zgadzają, mężczyzna Ortrech Wonor, wszystko jest OK. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko numery. Numery się zgadzają, imiona się zgadzają. Dane zgodne. E, musimy panu zabrać paszport oczywiście, pokwitowanie. I witamy w naszym wspaniałym kraju. Moje siłowni miasto masy, efekty są gwarantowane. Masa to nasza specjalność. Ale nie gadało o głupotach, także nawet szybciej to. Się zeszło niż ze zwyczajną osobą. To tylko odwiedziny przez kilka tygodni. To się zgadza. 57 kg, 169 cm wzrostu, wszystko się zgadza. Pani ma krótkie włosy, to są długie włosy, według tej gry. No dobrze, niech będzie. Polio, jest pani szczepiona na 3 lata, wszystko ważne. Numery sobie spra sprawdźmy. Dane zgodne, dane zgodne, imiona teraz. Przy o, o, to są jakieś niezgodne. Zmieniły się moje dane. No, sprawdźmy, czy ma Pani jakieś znane nam pseudonimy. Znane są pseudonimy oraz widzę, że e, zgadzają się wszystkie te odciski. Niezgodność wyjaśniono. Dobrze, także wszystko się raczej zgadza. Ja tu już nie będę sprawdzał, jeśli... Tylko zaraz, hajhan w imporu. Jest, dobrze. Jak już... Tyle rzeczy się nie zgadzał danej osoby, ale one się potwierdzają potem, że ta niezgodność jest wyjaśniona. To zazwyczaj jest. Um, wszystko ok, pan będzie pracował. O mój Boże. E, o, jest pistolet. Wraz co 8 tygodni. Ja go nie zastrzeliłem, ktoś inny go zastrzelił. Nie dostanę premii za celne oko. Fuck. Ale nie mogą szybciej wyciągnąć pistoletu. Dzień został skrzyżowany z powodu ataku terrorystycznego. Skąd paszporty waszej rodziny? Ciekawe. Z premia za bojowość dostałem. Hm, nie jestem premia za celne oko, ale jestem premię za bojowość. Niech będzie. E, wszystkim oczywiście, e, znaczy ogrzewanie włączamy, nikomu nie dajemy jedzenia. Kasy mamy w brud. Nie mam paszportu. Tu było chyba miejsce na paszport mój ważny. właśnie. Tak, patrzę, że coś tutaj mi zniknęło. No dobrze, my idziemy spać. Ja tutaj nic nie czytam. Kończymy dzień. I ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. A jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. A my się widzimy w następnym, już jutro o godzinie 15. Trzymajcie się. I cześć.